Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak możecie zauważyć, mamy niecodzienną sytuację, w zasadzie perfidnego dredziarza, który nie nauczył się, że nie ma prawa tutaj przychodzić z dziewczynami, bo cały czas przyprowadza inne dziewczyny. Tą dziewczynę chyba kojarzę. Ja chyba była wczoraj w namiocie. W każdym razie cały czas przyprowadza nowe laski. Mariusz, zobacz w ogóle, co się dzieje. Znowu przyprowadził jakąś dupę. Cio, proszę tam, patrz. Co ty chcesz? Czego? Mi się coś nie pomyliło. A co ma nam się pomylić? Przyprowadzasz jakieś ladacznice i co ty chcesz? Jakie ladacznice? Dobra. No nie wiem, cały czas przyprowadza nowe laski, dredziarz. Widzę właśnie, no kolejna nowa jakaś. Znaczy to jest ta z namiotu z wczoraj. Zamknij tam. Zamknij, Wiolka, powiedz Wiolce, żeby zamknęła. Także cóż, witam Państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzystą i w dzisiejszym odcinku po prostu no nie wpuścimy ich do domu, bo dredziarz, znaczy wydaje mi się, że dredziarz powinien wylecieć z kanału, kto jest za? Ja, bo to już jest przesada, nie? Ja. Jesteś? No tak, już o tym mówiłam. No dobra, wydaje mi się, że jest odpowiedni czas, żeby wyrzucić dredziarza z kanału. Jeszcze, żeby to ładne było. Dobrze, także w dzisiejszym odcinku po prostu zobaczycie, nie jak ich nie wpuszczamy, tylko po prostu jak dredziarz wylatuje z kanału, także nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Państwa do oglądania, ale zanim zacznijmy odcinek, taki sam czerwony przycisk widzicie na moim paluszku, zostawcie tam na dole i dołączcie do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce. Myślisz? No to wstało. Patrz, ogonek do góry. A i rączki. A w ogóle patrz. Jaki sobie bryloczek zarobisty dałem? Chcecie mieć takie bryloczki, to musicie sobie ogarnąć, bo... Nie, to jest do płyty kamerzysty dodawane. Ale do ja mojej płyty. Płyty sobie. Ale dlaczego ja takiego nie mam? Zaraz ci dam. Także jeżeli chcecie taką opaskę, to możecie też na kamerzysta story zamówić. Kupcie rodzicom, żeby kluczy nie gubili. Bo ja zgubiłem już jeden. A to nie jest bryloczek, to jest opaska. Tego nie zgubię. Ale może też być bryloczek. To może i być na spodni. Zapraszam Państwa do oglądania. Dredziarz, nie wejdziesz. Chcieliśmy cię oficjalnie poinformować, że wylatujesz z kanału. Tak. Ja o tym zadecydowałem i wszyscy zresztą też o tym zadecydowali. Nie mam się wspinać czy co? Nie, wylatujesz z kanału, po prostu. Takich rzeczy nie będzie. Co kolejną przyprowadziłeś, dredziarz? A już ci się moja siostra znudziła, tak? Mam do niej zadzwonić, mam jej powiedzieć? Nie słuchaj, on gada głupoty. Tak, gadam głupoty. Nie słuchaj, dredziarze, bo to jest oszust. Ale nikt to nie wie, że to co mówisz to jest nieprawda. A po co tu przylazłaś? A po, na cholery tu przylazłaś? Dobra, nic i tak nie ugrasz. Że co? Dlaczego nie chcecie nas puścić? To jest mój dom. Jak to jest kamerzysty dom, co ty... To jest jego dom. Tak. Dlaczego wy oszukujecie i mówicie, że moja siostra też się na to dała złapać. Ty się nie bój, ty myślisz, że co? Ale jaka twoja siostra? Mi to jest twoja siostra. A mojej siostrze też nagadał. Po co ty poruszasz takie tematy? Ja w ogóle jestem dzisiaj całkowicie w innej gęstości. Mnie nie interesuje, o czym ty do mnie mówisz. Każdej tak mówią, magatkę ułożoną na każdym. My film z tego zrobiliśmy, jak z moją siostrę przyprowadzi. Ja po prostu do domu chcę wejść, bo to na policję zadzwonimy. Jak w naszym domu siedzicie. Dobra, zaraz zadzwonię na psy, wejdę jak będę chciał. No nie wejdziesz. Wybijesz szybę, ale wejdę, nie? Że co? Nie, kto wypuścił świnię? Teraz zostaw tą świnię, no. Ja ją wezmę, nie? Kto wypuścił świnię? Na świnię trzeba świnię zabrać, no. Kto wypuścił świnię? Ja biorę świnię, nie? A ty, dziewczyno, jesteś jakaś nienormalna? Pozwalasz na takie rzeczy? No, co on to robi? Co zrobić, przecież to jest zwierzę bezbronne. Świni nie będzie w domu. No, niestety, nie świni będzie nie będzie. Świnki. Ja pierdolę, ty jesteś nienormalna, tak samo jak dredziarz. Chodź. Ja nie widziałem jeszcze, żeby on normalną dziewczynę przyprowadził, tak. Naprawdę. Ten tu świnie, jeżeli się to podoba. Patrz, kamień. Dobra, wpuszczę cię. Dobra. Proszę mnie wpuścić. Dobra, i co, chcesz, żeby zabił świnie? No nie, no. Chcesz zachowywać w towarzystwie. Herbatkę zrób lepiej, zapasz, a nie będziesz takie rzeczy do mnie mówił. Kurde, pachole głupi. Ale co to jest za zbiorowisko? Wchodzę do domu i każdy się na mnie patrzy. No bo też tutaj normalne? Mieszkamy, tak? Ale ja też tutaj mieszkam. Taką dziewczynę do domu, tak? No to mieszka. Chcemy się dowiedzieć, o co chodzi w ogóle. Ja ją bardzo kocham, bardzo mocno i zostanie tutaj na kilka dni. Nie, no na dłużej, może na zawsze najlepiej. Co? Nóżkę miała, położyła sobie. Czemu tego smyrasz? No, chciała sobie tak smyrnąć. Ale bez przesady, nie? Ale to... Ale to sam zobacz, co to ma być, to jest dla ciebie normalne? Dobra, odejdźcie ode mnie, tak? Zostanie to na zawsze, ja ją bardzo kocham i bardzo lubię. I zostanie, no. Aha, kochasz ją, tak? Tak. Ale wiesz, ile razy to już słyszałem, nie? Ale ja ją kocham bardzo. Ale ty rozumiesz, ty nie wiesz, na czym polega miłość? Najpierw się mogłeś ewentualnie zauroczyć. Zamknij mordę, ja wiem, co ja zrobiłem. Co? Ale dobra, co was to obchodzi w ogóle? Weź to. Ale tak to byś się nie denerwował przecież, jakby. No bo nie, no bo mnie takie coś denerwuje, bo ja chcę na przykład być tutaj na przykład sam, a wy zawsze mi przeszkadzacie. Ale ty jeżeli kogoś kochasz. Jak ja mam znaleźć prawdziwą miłość, jak cały czas kamera jest przed moją twarzą? No i co, rozgościliście się już, widzę. Tak, dobra, idź. Ale nie. Ona ma stąd wyjść. Nie, ale nie wyjdzie. Ale ma stąd wyjść, ja sobie nie życzę. Ja sobie nie życzę też. Ale to nie jest twój dom. Ale nie umiesz się zachować. Ale to nie jest twój dom. Nie umiesz się zachować. Ale to nie jest twój dom. Dobra, cicho bądź. Ja muszę się zdrzemnąć, odpocząć. Odpoczniemy chwilę.
Dlaczego mówi, że to nie jest jego dom teraz? No bo on tu gada, no. Aha, ja tu mieszkam, ja tu żyję na co dzień. Przybywam tu, czyli jakby też jest moim domem, ponieważ tu przybywam 24h na godzinę. Czyli mogę sobie robić co chcę, bo tu żyję. A ty sobie pozwalasz i jakieś dziwne rzeczy do mnie mówisz. Nie masz prawa tu wchodzić. Słuchajcie, ona nie jest taka głupia, jak wam się wydaje. Posłuchaj. Przyszło tu dla dredziarza, to jest głupia. Ale inaczej, ona wie, że to nie jest jego dom, ale nie wie czyj. Ja powiem że jej, że to jest wasz dom. Albo wy to powiedzcie, ja potwierdzę. Sorki, a co ty robisz? A nic, szukam sobie jego rzeczy. Aha. Słuchaj, a ten dom do kogo jest tak naprawdę? Twój? Co robisz? No nic, tak może byś mnie oprowadził trochę. To nie jest mój pokazał dom. Pokazał mi co nieco. A kogo? No tych dwóch co tam stoją. Adama i Mariusza. Prowadzisz mnie do nich? Poczekaj. Nie, jak ujdę. Dredziarz, ty debilu zasrany. Żeś zasnął, nawet nie wiesz co się dzieje, co twoja dziewczyna odpieprza. Obudź się, twoja dziewczyna się właśnie puszcza na dole. Co? A zresztą. Co? Cześć. No słyszałam co nieco, że to jest twoja posiadłość. Tak, to jest wszystko moje. No fajnie tutaj, fajnie. Bardzo mi się to podoba. No fajnie, jest przyjemny, cisza, spokój. Dawno kupiłeś tą chatę? A, już jakoś około 2 miesięcy może. Ile ci to kosztowało? Ponad 10 milionów. No nie całkiem dużo. Nieźle. Może chciałbyś mi pokazać każde zakamarki. Każdy, ja ci mogę tutaj oprowadzić, nie mam problemu. No bardzo chętnie. Co byś chciała zobaczyć? Wszystkie zakamarki chciałabym zobaczyć. Może jakieś, może jacuzzi byś chciała tutaj? O, no tutaj? Pewnie. Zapraszam, nie ma problemu, chodź. Czyli mówisz, że to jest to jacuzzi? Tak, jacuzzi z pięknym widokiem tutaj na stawę przecież. To może ściągniesz koszulkę i skoczymy? No nie ma problemu. Właśnie chciałam, żebyś trochę się zrelaksowała. No może ty też byś chciała. To skakuj, ja przyniosę ci drinka czy coś. Drinka. Może masz na coś ochotę? A wiesz, ochotę? Że bo tutaj tego domu to są ogólnie dwóch jest właścicieli. Widziałaś o tym? Nie, nie widziałam. Już mówiłem ci, że jest jeszcze jeden. No to zaprowadź mnie do tego drugiego. Może obie dwójkę tutaj siedzicie i może wam zrobię drinki czy coś? Może byś go przyprowadził tutaj i ja ten, ja już zacznę. To ty możesz już tutaj wskoczyć i ja przeprowadzę. Zajmiesz się tutaj? Tak, tak. Mariusz, gdzie jesteś? Bo koleżanka cię szuka. Co robisz w pokoju Violi? Hej, to jesteś Mariusz? Tak. No to słuchaj, mam propozycję dla ciebie. Mhm. Możemy wskoczyć do jacuzzi, twój kolega już czeka. Gdzie czeka? No w jacuzzi, no chodź, pójdziemy. Ale gdzie on czeka? Co? No on się na to zgodził. Żeby z tobą? No tak, ja wam ale ona przyniosę. Proszę cię. Ale Mariusz, wybacz na sekundę. Spieprzona klamka. Słuchaj, co ty odpieprzasz? Adam miał przecież nie iść. Ma z tobą iść do jacuzzi. Idź z Adamem do jacuzzi. Powiedz jej, że bardzo fajna propozycja. Idź kurde w tym momencie. Daj tam klamkę. To jest głupi pomysł, wiesz o tym? To nie jest głupi pomysł. Bo ona będzie latać wokół was, a ja pokażę wszystko dredziarzowi. Ale nie, że Adam z nią do jacuzzi idzie. No. Ale ona chyba nie chce do tego jacuzzi. Nie wiem. Tak wygląda. Dobra, idź. No nie do końca. No proszę tutaj już mi podać. Ale kim wiesz, że mamy takie drugie rzeczy ci dawać? No właściciele tej chaty zarządzają. Tu jest właściciel, proszę. Nie, ja nie jestem właścicielem. Cicho. Właściciele na górze siedzą. Cicho. Proszę tutaj mi wystawiać szklanki. Weź, co się kupię do zamki. Weź, idź tam, gdzie jest żołnierz. Tam miejsce. Weź, idź w ogóle w drewno. Weź, idź w swoje miejsce. Co to ty robisz w ogóle? Słucham? Proszę mi podać te szklanki. Przychodzisz do naszego domu i się tak wyspa, no? No i ryzyki, a nie przychodzisz. Ale ja tutaj mieszkam. Ale mi to nic nie robię. To nie jest w ogóle twoje. Jak to nie jest moje? Ja też poproszę bardzo. Ja cię też poprosiłam, to ale ty też możesz tutaj mieszkać. Ale ja cię może nie proszę. Oczywiście. Jak w ogóle wyglądasz? Obiad, no tak. Kolejna typiara, która przychodzi do domu i się rządzi. No
Chodź, Karina, Boże, przestań! Puść ją z powrotem! Puść ją, to jest dziewczyna, drydziarza, my chcemy... I ona znowu coś takiego Chodź tu, Biołka. Ty, ja robię, ze mnie robisz... Musimy pokazać drydziarzowi, że... Słuchaj, ona zarywa do każdego, kto ma kasę. Musimy to udowodnić drydziarzowi, chcemy pokazać mu materiał. Więc dajcie jej tego cholernego Berwedera, dajcie tego cholernego Sprite'a i dajcie jej ten cholerny lód. Niech zrobi drinka Mariuszowi i... Dobrze, to dajcie. To dajcie tańszą wódkę. W każdym razie. Dobrze, dajcie mu jakiegoś drinka. Ja mam sobie pozwalać, bo ona coś takiego do mnie mówiła. Tak, bo inaczej drydziarz jej stąd nie wyrzuci, jeżeli mu nie udowodnimy. No to drydziarza wyrzucimy, no przecież miałeś go wywalić. Ale. Co on tu jeszcze robi? Chciał świnie zabić. Kto chciał świnie zabić? Drydziarz. Dlaczego? No kamienie wyrzuciłem, go nie wpuścimy do domu. Weź, nie mówiłam o takich rzeczach. Nie, nie myślę. Przysięgam, mam nagrane. Dobra, wpuść ją, po prostu. Dobra, śmieciarka, chodź w pocztu. Drineczki wasze idą. Martwiliśmy się o ciebie, naprawdę. Dla ciebie. Dla ciebie też, proszę bardzo. Mamy się jednego pochodzę. Ale halo, tak? Ale o coś się... O, drędziarz! Od razu o coś chodzi. Drędziarz, chcieliśmy ci pokazać. Beze mnie nikt mnie nie woła. Ale widzisz, co ona robi, chcieliśmy ci to pokazać, patrz. Tak ma być, ja lubię takie rzeczy, takie zachowania. Jakie jest takie zachowanie? Jest po prostu miła, a ja... Ale za co ona robi? Ale ja jestem zniesmaczony, bo nikt mnie nawet nie zaprosił tutaj. Miła jesteś, bardzo dobrze i ugościła i wszystko. Drineczki też. Potrafisz sprowadzić. Potrafisz. Ale ty widzisz, co ona robi? No niech robi, no. Może zostać na dłużej i będziemy dalej w jacuzzi sobie siedzieć. Ja tylko czemu nie mam drinka? Ale widzisz, co czemu ona robi? Nie zrobić? Weź mnie, nie pchaj. Nie pchaj mnie. Człowieku, patrz, ona się przystawia do niego normalnie na twoich oczach. No pewnie, że zrobi. No i... Nie widzisz tego? Nie widzisz... Kurde, nie widzisz tego teraz, że ona się przystawia do... Nie widzisz tego? Co? Ona się przystawia na twoich... Na twoich oczach! Mamy zachowanie, bo ona chce po prostu, żeby jego znajomi też się czuli bardzo dobrze, tak? W tym domu. No wskakuj. Aha. Nie panikuj, w czym ty widzisz problem? Bardziej, wskakuj też do wody. Buziaczka mu daj, jednemu buziaczka, drugiemu i zabawa. Ale po co patrzeć, można od razu działać. Źle jest! My się podzielimy tutaj bratersko. Podzielimy się wszyscy! Po co się, jak nie, tak? Prawdziwi przyjaciele. To jest nienormalny drydziarz. Ty mówisz, że ją kochasz. Ściągaj koszuleczkę. Ale ja tam nie wchodzę, chyba jesteś nienormalny. Co to jest? Troszeczkę się rozerwać. Drydziarz potrafi sprowadzić prawdziwe kobiety. A jeszcze koleżanka następnym razem przyjdzie i będzie więcej. Dla ciebie i dla ciebie, dla wszystkich. I dla ciebie, kamerzysta. Ale jest wyśmienicie, naprawdę. Tak. Aha, czyli to ci jeszcze sprawia przyjemność, tak? No zobacz, jak fajnie. Dwóch panów, jedna dama, wiesz, o co chodzi. Jesteście obrzydliwi, nie? Szampanika jednego. Co obrzydliwy? Ty jesteś jakiś nienormalny, weź. Nie musisz tego nagrywać, jak ci się coś nie podoba. Czemu mnie nie zawołaliście, jak spałem? Beze mnie takie rzeczy robicie? Czemu wyszliście, kochanie? Przynieś mi drinka. Czemu nie ma? Drinka, śmieciu! Ej, ale jak ty się zgadzasz? Dobra, zajmij się tym, co ma się robić, tak? No, dzięki, warkę mi przyniosłeś. Ty się ciesz, cokolwiek dostałeś. No dobrze, kocham cię, no. Czemu ona tak się zachowuje? Wspaniała dziewczyna, prawda, kamerzysta? Właśnie za to ją kocham, jest taka porywcza. What the fuck, co tu się odpieprza? Czemu to nagrywasz z nas? No, przecież mieliście nagrać tylko i wyłącznie film i mieliśmy... Inaczej, mieliśmy pokazać to drydziarzowi, a to, że drydziarz jest pieprznięty i w ogóle nie rozumie tego. Ale dalej jest, wyjdź stąd! Dobra. No, słuchaj, dlaczego on tutaj jest? No nie wiem właśnie, no, dobra. Idź tutaj, nie w moim domu. Ale, no, wy jesteście normalni? Umawialiśmy się na coś. Ile macie w ogóle tych pieniędzy? Szuflady się nie domykają. Pokażcie mi to, pokażcie mi. No, macie ją w tym momencie wyrzucić z chaty. Nie, dobra, wyjdź stąd, naprawdę. Wyjdź stąd, no! Wyjdź stąd, daj człowiekowi. Nie. Wyjdź, tak, pokażemy ci zaraz. Zaraz po ochronę. Słucham? Dobra, w tym momencie ja straciłem kontrolę nad tym wszystkim, muszę iść po dziewczyny, bo oni chyba się serio w niej, nie wiem, zabujali, czy o co chodzi. To jest pieprzona sprawa. Dziewczyny, musicie mi pomóc wyrzucić tą typiarę z chaty jednak. Wiecie, mam. A dlaczego mamy pomóc? Raz Wiola wyrzuciła. No, a ty... Ale słuchaj, to się wymknęło spod kontroli. Wiecie, co Mariusz i Adam z nią robią? Co? No, nie chcecie widzieć. Wybaliłam ją, miałeś to w dupie, to dlaczego ja mam się tym przejąć? Proszę was, proszę. Ale musisz ładniej poprosić. Kupię wam torebkę fajną. Ja chcę Louis Vuitton. Nie, tak grubo. Dobra, dam ci pół kasy na tą torebkę. A mi? Też pół. Nie, muszę dać całość.
i ją wywalam z miejsca. Przez okno. Jakąś tanią wybiorę, wybacz, nie wybiorę. Dobrze, najtańsze torebki. Tak? Tak. Louis Vuitton dwie. I na kolejnym odcinku je pokażesz, tak? Zobaczymy. Zobaczymy. Tak. Dobrze, pół kasy wam dam, pół. Połowę podpiszemy. Pół kasy. Nie, na całą, jakieś tanie. Na jedną, ale na jedną tylko. No na jedną dla mnie. Będziemy nas wpłynąć. Dobra, tak? Obiecujesz? No dobra, okej, okay. Deal. Wyrzućcie ją po prostu. Okay. Dobra, młoda, chowo! Wylocha! Wylocha! Ale nie co one robią? Co wy robicie? Wyjdźmy z tą kamerą! Siadać. Nie, nie ma opcji, nie ma opcji, nie! Siadaj! Już! Co nie ma opcji? Co się do niego? Dobra, zostawcie ją, tak? Wróć tutaj! Co robicie? Miał być film i co, odwaliło wam? Boże, dobra, jest! Filmy! Nic nie można zrobić, zero prywatności! Aha! Nie, bo to jest zero prywatności, dlatego. Bo ty musisz włazić z tą kamerą wszędzie. Aha, ale ugadaliśmy się na coś. Nie, bo ty zrobisz to bez złości. Ale nie, nie zrobisz. Nie mogłem wykorzystać sytuacji. Dobra, następnym razem pokój, zamknij tyle, no. Nie mogłem wykorzystać sytuacji. Przy okazji. Ja rozumiem, że film nagraliśmy. Pomogłem ci, tak? Żeby pokazać Dredziarzowi. Wystarczająco scenę. Pomogliśmy ci, a ty nam przeszkodziłeś. No, aha, w czym wam przeszkodziłem? No nie będziemy teraz tutaj na kamerach o tym rozmawiać, po prostu... Dobra, ja kończę w tym momencie odcinek, widzimy się jutro o 15.30, nie ma w ogóle co z nimi dyskutować. To co zrobiliście jest po prostu karygodne. I tak to zrobię, tak, nie ma opcji. Stoj, bo ci tą klamkę wbiję. Wypieprzaj. Ja dam. Dobra, niech se idzie. I ty też idź.